I proszę się częstować, oczywiście. Bardzo proszę. Proszę przejść. Proszę przejść. Dzień dobry, Pani Bożenko. Cieszymy się, że jesteście Pani. Proszę, śmiało. Oczywiście, te kapcie mają, że tak powiem, dać wyraz tego, że to jest prawdziwy pałacowy spa. Czyli to powiedzmy, prosimy o wszelkie. Proszę wybierać. Niekoniecznie jeden. Może być więcej. Wszystkiego najlepszego. Proszę się częstować. Zapraszamy serdecznie i młode damy tak samo zapraszamy do pałacu. Wszystkiego najlepszego do teraz dnia kobiet. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet. I dla ciała, i dla ducha. Także proszę się serdecznie. Tutaj można się rozebrać. Zapraszamy młode. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest mi naprawdę niezmiernie miło w imieniu własnym, jako dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, ale również w imieniu Pana Burmistrza Jerzego Rechta chciałbym Państwa powitać w Pałacu Potockim na naszym pałacowym spa. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo do nas przyszli. Pojemność naszej kawiarni jest ograniczona, dlatego też chcemy Państwu zaproponować już w tym momencie do korzystania z różnych atrakcji, które przygotowaliśmy, o których za chwilę powie Pani Aldona Sadowska, a przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy, jak przystało na spa. Zanim oddam mikrofon Pani Aldonie, to bardzo poproszę burmistrza naszego miasta, Pana Jerzego Rębka, o zabranie głosu. Dziękuję serdecznie. Ja to przede wszystkim wyrażam wielką radość, że mogę tutaj wraz z moimi przyjaciółmi gościć Panie, przede wszystkim Panie, właśnie w Pałacu Potockim i na tym niezwykłym wydarzeniu, jakim jest spa w Pałacu Potockim. Ale zanim tutaj przystąpimy jeszcze do omawiania tych różnych atrakcji, które czekają Panie, chciałbym złożyć Paniom najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim niech ta radość, uśmiech na buziach, niech nigdy nie ustępuje. Niech również miłość, która towarzyszy Paniom w życiu rodzinnym, niech będzie stałym takim bywalcem.
Proszę Pani, ja myślę, że ten pałac, który dzisiaj udostępniamy już dzisiaj dla Pani, dla całej społeczności lokalnej, ale nie tylko społeczności lokalnej, dla wszystkich naszych gości, niech będzie tym miejscem spotkań, miejscem rozmów, miejscem również takiego relaksu, wypoczynku. Myślę, że w następnych tygodniach i miesiącach dostarczymy tutaj wiele atrakcji, wiele różnych takich przeżyć, pozytywnych przeżyć. A dzisiaj oddaję już głos, tak aby Pani Aldona przedstawiła atrakcje, które tutaj czekają przede wszystkim Pani. Chociaż jak któryś z Panów będzie bardzo zainteresowany tymi atrakcjami, to myślę, że i Pani doktor, i Panie tutaj zaproponują, że tak powiem, odpowiednie zabiegi. Jeszcze raz wyrażam wielką radość z tego, że możemy się tutaj spotkać. Witam serdecznie i oddaję głos Pani Aldonie. Bardzo dziękujemy Pani Burmistrzu. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Kochane moje Panie, najpiękniejsze, myślę, że Panowie się zgodzą, najcudowniejsze, najpiękniejsze. A gdzie Panowie i gdzie euforia i aplauz? Brawo. Kochane kobietki, dzisiaj mam przyjemność przedstawić cudowne panie, cudowne osoby, które zaopiekują się nami. Jest z nami pani doktor Dorota Gotowska. Proszę pani doktor, bliżej do nas. Witamy bardzo serdecznie. Na pewno pani dzisiaj mamy okazję, aby dowiedzieć się, co można poprawić, ulepszyć, polepszyć, jak piękniej wyglądać, jak piękniej, nie wiem, cudowniej żyć, bardziej szczęśliwie, i to za sprawą pani doktor dzisiaj, ale też pani Agatka Łuczyńska wymasuje, wypielęgnuje. Jest pani Magdalena Kaźmierak, która też opowie, jak prawidłowo się odżywiać, podpowie nam, pewnie tajniki jakieś nam tutaj przemyci, tak? Świetnie. Kochane kobietki, jest z nami na obradach, jest z nami tutaj cudowna Agnieszka, która przygotowała wraz z mężem Andrzejkiem, tutaj jest mąż, tak, witamy serdecznie. Te smakołyki przecudnie wyglądają, a jeszcze cudnie pewnie smakują, to dzięki Agnieszce i Andrzejowi. Kochane Pani, jest z nami cudowna wizażystka, kosmetyczka, no nie wiem, przekonajcie się same panie, Liliana Frączek, Radzikowska, jest Lila? Jest, popychajmy do Lili, tak, jest Lili. Ale też jest Monika, która na pewno podpowie, Monika, która prowadzi sklepik Fanaberia, to wiemy pewnie, tak, panie z Radzenia wiedzą, Monika właśnie dzisiaj zaproponuje nam stylizację modową na wiosnę. Kochane, czy jeszcze o kimś nie... O, jest Ania Stefan. Witamy Aniu. Ania zaśpiewa dzisiaj dla nas. Słuchajcie Panie, będzie też właśnie a propos Ani i będzie koncert. Wybrzmią przepiękne utwory. Także czy kogoś jeszcze pominam? Jeszcze miała być Kasia. Kasia Kuszneruk i jeszcze jest głosowaniaczka Wiola. Pokażcie się dziewczyny, chodźcie tutaj do nas. Dziewczyny, tak, brawa dla dziewczyn. Jest Ewelinka Bulik. Drogie panie, jak pójdziemy sobie tam na salony, piętro wyżej, będziecie miały okazję spotkać się z paniami, poczytać ofertę, zapoznać się z ofertą, ale ja myślę, że najlepsze będzie takim momentem spotkanie z paniami. Rozmowa szczera, prawda? Tak naprawdę, proszę się nie krępować, bo po to są dzisiaj nasze specjalistki, aby się nami zaopiekować, dopieścić. Kurczę, chyba najdłużej ja mówię, przepraszam. Wybaczcie mi. Dzisiaj mi panowie pozwalają. Drogie panie, miejsca mamy tyle, jak widać, więc część pani proszę, żeby pozostała, by była kawkę, herbatkę, można się częstować. Mamy pięknie przyozdobiony stół. A panie, które nie zdążyły zająć miejsca przy stoliku, serdecznie zapraszamy. Panie już idą na górę, tak? I za paniami bardzo proszę, podążamy. Ja jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć. I śmiało, proszę Pani, proszę korzystać z tego, co tutaj mamy do zaoferowania. Ten pałac jest już od dzisiaj we władaniach Pani. Bardzo prosimy. To co
Przepiękny wokal,